Dobry, Dzień witajcie. dobry. Dzisiaj, kochani, Antidotum 637. Jesteśmy znowuż w nowej lokalizacji. Raniutko wyjechaliśmy do Otwocka. Jesteśmy znowuż w Otwocku, by wieczorem znowuż być w Rzeszowie, bo O bardzo tak. tęsknimy. Tak, dużo się dzieje. Nudy w życiu naszym, jak widać, nie ma. Nie ma. Słowo, dzisiejsze słowo, kochani, co my tu mamy? W sobotę mamy Izajasza 30 rozdział. Posłuchajcie. Tak mówi Pan Bóg, święty Izraela. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło 7 dni w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zobaczcie, Pan Bóg znowuż nam daje zapowiedź błogosławieństwa. Jakby nie patrzeć, nie da się tego tutaj pominąć w tym słowie. Fajnie, jakbyś może każdy z was siadł potem z tym słowem sobie bo przez jakiś czas, nie? Spędzał z nim czas, bo odkryjesz, że Bóg naprawdę chce błogosławieństwa dla swego ludu i to nie jest żart z jego strony. Zobaczcie, ześlę deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm plonów ziemi będzie soczysty i pożywany. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Tak? Więc Pan Bóg pokazuje, że On chce błogosławieństwa dla swego ludu. I też, to jest znowuż Izajasz, to jest znowuż te 600 lat przed Chrystusem. On zapowiada czasy mesjańskie, no a te czasy mesjańskie mają kontynuację w swoich czasach Ducha Świętego, w których my żyjemy. I Bóg chce, by to słowo dotyczyło wszystkich ludzi. Bóg chce, żeby to dobro, które On przygotował dla człowieka, poprzez tych, którzy już uwierzyli, poszło dalej, nie? No i myślę, że tutaj jest się czym pocieszyć. No zobaczcie jeszcze na koniec. Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Czyli po tym, co złego doświadczył człowiek, po tym, co go oddzieliło od obfitości, oddzieliło go od Pana, Bóg chce człowieka podnieść. Czyli Bóg naprawdę cały czas pokazuje nam w słowie: jestem Bogiem dobrym i ja przychodzę na ziemię po to, by ludzie mieli lepiej niż mają teraz. Ja chcę poprawić życie człowieka. Ja chcę, żeby doświadczali naprawdę błogosławieństwa, nie? I to jest niesamowite, bo takiego Boga znam i ja powiem wam, nie umiem się nadziwić, jak bardzo ludzie, czytając te same słowa, widzą zupełnie innego Boga, nie? Że dzisiaj ludzie nie widzą Boga jako Boga dobrego, nie? Ja nie wiem dlaczego, no ale to już nie mi wnikać. Amen. Tak, się spieszę. Muszę Psalm zaraz gdzieś jechać. 147. Dzisiaj szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. No, bardzo mocny jest ten psalm, ale właśnie pokazuje do Boga dobrego, Boga, który jest taki bliski człowiekowi, na którego patrzy i widzi też jego codzienność.
No bo jest tutaj napisane, że on leczy złamanych na duchu, nie tylko to, co jest na zewnątrz. Bóg leczy, to było wczoraj, tak? Mówiliśmy o tym, że Bóg chce uzdrawiać i to jest wolą Boga, ale Pan leczy też nasze wewnętrzne rany. Czasami może nawet jest ich więcej, gdzieś w historii życia się pojawiają i są to takie miejsca, które ciągle nie są jeszcze zaleczone i na różne sposoby oczywiście ludzie próbują uleczyć swoje wnętrze, pocieszyć się, ale tak naprawdę to, co przynosi prawdziwe zdrowie, jest w Bogu. I te wszystkie nasze wewnętrzne zranienia z historii życia, dzisiaj Pan Bóg zwraca na nie uwagę i właśnie im się przygląda i dzisiaj chce uleczyć Twojego złamanego ducha, Twoje złamane serce, Twoje raniące, poranione serce, krwawiące serce. Bóg dzisiaj właśnie przychodzi z pomocą wszystkim zranieniom, wszystkim złamanym na duchu i przywiązuje ich rany, zaopatruje te rany po to, by ta rana została wyleczona do końca. I wiecie, takie moje jest doświadczenie, kiedy Bóg leczył takie moje największe zranienia wewnętrzne, to Bóg tak leczy, że nie pozostają blizny. To jest niesamowite, że blizna jest takim miejscem, gdzie ta skóra jest taka twarda, ciągnąca i ona czasem przypomina o swoim istnieniu, ta blizna. Nawet można ją też zobaczyć, tak? Bo ją widać. A Bóg leczy tak, że nawet znikają te blizny i serce staje się i całe wnętrze staje się żywe, że to miejsce już nie jest martwą skórą, martwym miejscem, ale też takim właśnie ożywionym. I Bóg tak potrafi leczyć i to mnie w Bogu właśnie też tak zachwyca, no ale jest napisane, że Bóg jest w ostatniej zwrotce tak, że Bóg jest wielki, że Bóg jest potężny i że Jego mądrość jest niewypowiedziana. Więc niewypowiedziane jest to, jak Bóg leczy, jak On to robi, jaką ma wielką moc i miłość dla człowieka, że potrafi nas tak do końca uleczyć. No i w ostatniej zwrotce, to co dzisiaj też mnie dotyka, że Pan dźwiga pokornych, a karki grzeszników zgina do ziemi. I ja też oczywiście patrzę na siebie w tym ostatnim wersie, karki grzeszników zgina do ziemi, bo jak jest sytuacja w moim życiu, która właśnie mnie tak przytłacza i tak właśnie zgina, to analizuję, czy jest w moim życiu po prostu grzech, gdzie daje dostęp diabłu i on oddziela mnie od Boga i to on chce mnie właśnie tak przytłoczyć, tak złamać, tak zniszczyć i tak rozłożyć na łopatki, żebym już nie powstała. I ja to też biorę właśnie do siebie, bo też Adwent jest takim czasem oczywiście radosnego oczekiwania, ale też może, nie wiem, ktoś z Was ma jakieś postanowienie, tak, poprawy swojego wnętrza i żeby do tego świętowania Bożego Narodzenia przygotować się też tak właśnie wewnętrznie. No to jest też czas oczyszczania, kiedy my podejmujemy jakieś wyzwanie właśnie na Adwent czy na Wielki Post. To jest to gdzieś taki czas oczyszczania właśnie, żeby zobaczyć te miejsca, w których gdzieś diabeł ma do nas dostęp i to on powoduje, że zgina nas do ziemi, a Bóg chce nas po prostu budować, tak? Pierwsza zwrotka, Pan buduje Jerozolem. Więc dzisiaj życzę Ci takiego doświadczenia odbudowania i zbudowania na nowo przez Boga. Amen. Amen. Kochani, patrzcie, teraz mamy aklamację Izajasz 33:22. Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi. On nas zbawi, ale to jest czas przyszły. Dlaczego jest czas przyszły? My to niestety już pewnie traktujemy, że to dotyczy naszego życia przyszłego, ale nie, nie, nie. To jest Izajasz, tak mówiłem, to jest 6 wieków przed Jezusem, więc on mówi, że Pan nas zbawi, czyli za 6 wieków, on jeszcze nie wiedział za ile, ale za 6 wieków przyjdzie Pan, który nas zbawi. Więc my już możemy, powinniśmy mówić, Pan nas zbawił. Jezus nie dokona żadnego innego zbawczego dzieła. Ono już jest dokonane. To jest czas przeszły dokonany. I mówi tak, Pan jest naszym sędzią, czyli będzie sąd w moim życiu. Pan jest naszym prawodawcą, czyli ustanawia prawo, czyli On jest moim zarządcą. Jeżeli ja chcę, a ja żyję według Jego, a nie według swego prawa, to dotyczy tych, którzy wejdą pod Jego panowanie, chcą być
używani przez Pana w pozytywny sposób, tak, żyć w tej relacji. Pan naszym królem, czyli jest tym władcą takim ostatecznym i całościowym, i od niego zależy moja ziemia, moje miasto, moje prawa tutaj na świecie, i to wszystko. On pośrednio na to wszystko ma wpływ. Jak chce, to i może mieć bezpośrednio, nie? Może zmienić króla, jakiegoś tam prezydenta czy kogoś. Jak będzie chciał tak zaingerować, to też pewnie tak może, nie? Ale teraz zobaczcie Ewangelię. Mateusz się bardzo cieszy, bo jest od 9:35 do 10, w sumie do 10:8. No tam po drodze dużo się wydarza, w sensie takich nie ma wszystkich wersetów, ale piękny fragment dzisiaj jest. Posłuchajcie. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Amen i aleluja. I kochani, zobaczcie, jak Izajasz mówił, że to jest Bóg dobry, który chce człowieka odbudowywać. No zobaczcie, co sam Jezus teraz mówi. Nie? I leczył wszystkie, czyli głosił Ewangelię i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Gdzie my to dzisiaj mamy? Nasz Kościół się tak mocno zatracił. Widziałem wczoraj, miałem konferencję, Zbawienie. Ja widziałem, jak ciężko jest przyjąć wszystkim Boga dobrego. Boga, bo to nawet nie jest dobry, to jest bardzo dobry, wspaniałego, tak? I teraz zobaczcie, jak on wyprawia tych 12, to co mówi? Udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli, jeszcze raz się powtarza, wszystkie choroby i wszelkie słabości. Czyli już mamy to po raz drugi. I teraz zobaczcie, w tym samym fragmencie mamy jeszcze po raz trzeci. Kościół nam to daje dzisiaj. Nie daje nam tego do słuchania, daje nam to do wierzenia, czyli do tego, żebyśmy to słowo traktowali poważnie i żyli według tego słowa. I wierzę, że sam Kościół musi to słowo dzisiaj potraktować poważnie. Ludzie Kościoła, tak? No to do Ciebie jest, do mnie i do każdego. Tak? Też serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów, braci. Tak, to też jest do Was, bracia, siostry. Do wszystkich. Więc tych, co 12 wysłał Jezus, dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. No i teraz co mają głosić, tak? Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Kropka. To mają głosić. I teraz co? Co mają dalej robić? Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Amen? Ja czasem mówię prześmiewnie, ale coś w tym może być, nie? Bo tam jeszcze jest jedno zdanie. W tym wersecie dokładnie, jak popatrzycie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Może tu coś nie zaiskrzyło i może dlatego ludzie gdzieś się potracili tą moc Bożą i ten autorytet Boży, nie? Może jest tak. A jak pamiętamy, apostołom naprawdę nigdy niczego nie brakowało, tylko że to nie oni sobie zapewniali, ale ten, który ich na tą wojnę z władzami ciemności wyprawił, czyli nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Amen. I tato, ja dzisiaj chcę dla naszego Kościoła, by te słowa już nie były tylko po prostu historycznym mitem, ale by były rzeczywistością dla wszystkich ludzi Kościoła, by Kościół na nowo przyodział się w tą moc, którą Ty, Panie, na drzewie krzyża wywalczyłeś. Jezu, Tobie chwała, Panie, bo inaczej Twoja śmierć byłaby daremna, Panie.
My mamy tu doświadczać zbawienia, które Ty wywalczyłeś 2000 lat temu. My mamy tu oglądać uzdrowienie chorych. My mamy tu doświadczać wypędzenia złych duchów. Mamy tu widzieć wskrzeszenie umarłych. Tu mamy doświadczać uzdrowienia każdej choroby, Panie. I to jest powtórzone. Wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości, wszelkie słabości. I teraz mówię do każdej choroby, każdej słabości. Tak mówiłem wczoraj, tak mówię dzisiaj, ponieważ Kościół daje nam to słowo do wierzenia. I ja temu słowu wierzę. I każda choroba, mówię do Ciebie, wynoś się z dzieci Bożych. Każda choroba, mówię do Ciebie teraz indywidualnie, wyjdź z dziecka Bożego i nigdy więcej w to miejsce nie wracaj. Amen. O tak, Panie, niech pełnia Twego błogosławieństwa ogarnia Twoje dzieci. Amen. Amen. I kochani, teraz powiem Wam dalej. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to Ty też możesz powiedzieć do swojej choroby: w imieniu Jezusa nakazuję Ci wyjść. I życzę Ci, żebyś tego doświadczał, bo jak mówił Tomasz za chwilę, myśmy już te wszystkie dary, łaski, charyzmaty otrzymali na chrzcie. Więc jak zaczniesz tak mówić, znaczy najpierw tak wierzyć w głowie, a potem tak mówić, to ja wierzę, że wcześniej lub później zobaczysz ten cud. Ja 7 lat nie doświadczałem uzdrowienia kręgosłupa, bo tak naprawdę nie wiedziałem, że mogę. Bo usłyszałem, że tak ma być do końca mego życia. Aż w końcu mogłem się sprzeciwić. I dziś jestem zdrowy. Amen. Amen. Alleluja. 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 I jeszcze mam poznanie takie do osoby, która w dzieciństwie była przyzywana przez starszych: kapusta, głowa pusta. I to w tobie tak zasiało właśnie tą taką, taki brak wartości, tego, że właśnie nic nie potrafi, że ta głowa jest pusta, że i te słowa stały się takim przekleństwem, że nie mogłeś przyjmować wiedzy, tak, która byłaby ci potrzebna do zawodu, do pracy, ale też właśnie to takie wewnętrzne zranienie jest w tobie i Bóg dzisiaj przychodzi z tym uzdrowieniem, uwalnia cię od tych słów, jesteś wolny w imię Jezusa Chrystusa, te słowa już nie mają władzy nad tobą i nad twoim życiem. Amen. Amen, alleluja. I kochani, ja jeszcze miałem obraz takiego psa z długimi zębami, kłami. Chodzi o to, że ktoś się gdzieś bardzo wystraszył i żyje też w lęku. I Pan Bóg daje komuś wolność, taką zupełną wolność od strachu i od lęku. Dzisiaj Pan Jezus Cię uzdrawia. Chwała Amen. Panu. Amen. I też kogoś Bóg leczy ze skutków bionegoterapii. Chwała Panu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Bożego dnia i do zobaczenia. Pa! Bożej mocy. Amen! Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,